Halleluja! Kochani, zatrzymajcie się i posłuchajcie. Mam wam coś do powiedzenia. Coś konkretnego. Co się wydarzyło w moim życiu. Ojcze, ja się w imieniu Jezusa modlę, że to miejsce należy do Ciebie. Ja to ustanawiam. W imieniu Jezusa, Duchu Święty, przechadzaj się po tym miejscu. Duchu Święty, przenikaj te osoby, które się tu poruszają. Kochani, mam na imię Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, jak w 2015 roku doświadczyłem Jezusa, doświadczyłem Boga żywego. Kochani, byłem uzależniony 8 lat od narkotyków. Byłem uzależniony od wszystkiego, od seksu, od pornografii, od masturbacji. Kochani, ale pewnego razu zaćpałem się i umierałem. I wtedy zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Powiedziałem: Jezu, jeżeli Ty żyjesz, jeżeli Ty istniejesz, to objaw mi się i ogarnij moje życie. I kochani, to było w moim pokoju. I wiecie co? Poczułem coś ponadnaturalnego, jak wjechało do mojego pokoju, do gościa, który był ćpunem, do gościa, który był naćpany i brudny w swoich grzechach. Po ludzku powiedzielibyście, że jestem skończony, ale wtedy do tego pokoju wjechał żywy Bóg, wjechał Jezus i powiedział: Damian, ja Ciebie już nie zostawię. Damian, ja Ciebie kocham. I wiecie co? Na drugi dzień ja się obudziłem i byłem inną osobą. I ja dziś z tego miejsca, ja wiem i jestem pewny, narodziłem się z Bożego Ducha. I przyjacielu, chcę Ci powiedzieć, że musisz się narodzić z Bożego Ducha, aby wejść do nieba. Aby wejść do nieba. I ja tutaj dziś stoję i ja Ci głoszę Ewangelię żywego Boga, który wjechał za moim pozwoleniem do mojego życia i wyswobodził moje życie całkowicie. I grzech dziś nade mną nie panuje. Ale chcę Ci powiedzieć, że dziś to, co Cię oddziela od Boga, to jest grzech i Twój egocentryzm. Ja w moim starym życiu byłem odwrócony do Boga plecami. Byłem odwrócony do Boga plecami. Uważałem się za dobrą osobę. Uważałem się za dobrą osobę. Ale chcę Ci powiedzieć, że zbawienie jest z łaski. Nie musisz być dobrą osobą. Nie musisz chodzić co niedziela do kościoła, udowadniać coś komuś. Wystarczy, że uwierzysz w Jezusa Chrystusa. Że uwierzysz, że On umarł za Twoje grzechy. I ustami wyznasz, że jest Panem i Królem. I w sercu uwierzysz. I zbawiona będziesz. I będziesz zbawiona. Przyjacielu, Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. Przelał swoją świętą krew. Spójrz dziś na krzyż. I w głąb swojego serca, co On zrobił dla Ciebie. Gdy ja zacząłem czytać Biblię, ja tam przeczytałem, że On umarł za moje grzechy. I ja wtedy padłem na kolana i zacząłem płakać. I On wtedy pokazywał mi cały rozdział starego mojego życia. Jak ćpałem, jak dealowałem, jak byłem narkomanem, jak jeździłem po burdelach. Ale dziś jestem wolną osobą. Doświadczyłem Jezusa prawdziwego, który żyje, który umarł za moje grzechy. I to jest również dla Ciebie. I dziś On do Ciebie mówi: czy Ty chcesz się ze mną pojednać? Czy Ty chcesz być pewny, że będziesz w niebie, gdy to się tutaj skończy? Jezus czeka. Przyjdź. Przyjdź. Ja w 2015 roku przyszedłem do Niego brudny. I chcę Ci powiedzieć, i Cię zaskoczę, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię obalić religię. Bo religia w imię Boga oddziela człowieka od Boga. Jezus pragnie i powołał Cię do relacji. Do relacji 24 godziny na dobę. A stanie się to wtedy, gdy narodzisz się z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha. Bo jeżeli nie jesteś narodzony z Bożego Ducha, Bóg chce odrodzić Twojego martwego ducha dziś. I wtedy doświadczysz
coś ponadnaturalnego. Doświadczysz miłość, akceptację, każdego dnia błogosławieństwo i nawet jeżeli coś ci nie wyjdzie, to będziesz i tak pewny, że jest ktoś, kto ma nad tobą moc i cię kocha bardzo. Jeżeli jesteś chory, zniewolony czymkolwiek, to jest to nielegalnie, bo Jezus 2000 lat temu wziął to na siebie. I dziś uzdrowienie jest dla ciebie. Dziś nie musisz być narkomanem, nie musisz palić, nie musisz co piątek się uwalić jak świnia gdzieś na imprezie. Ja dziś jestem wolnym człowiekiem i Jezus realnie wyswobodził moje życie. I to jest dla ciebie, przyjacielu. Zapraszam cię, jeżeli pragniesz modlitwy z serca do serca, położę na ciebie swoją świętą rękę, bo Święty Duch mieszka we mnie i Boży ogień przeniknie cię i jutro się obudzisz, będziesz nową osobą i na ten skażony świat, co tutaj nas dookoła otacza, będzie piękny dla ciebie, bo będziesz chodził w duchu. Będziesz chodził w duchu. Ja nie chodzę dziś w ciele, bo mnie to nie interesuje. Porozmawiamy później. Kto chce, niech przyjdzie i pozna Boga żywego, Jezusa. Ojcze, ja się modlę z tego miejsca i dziękuję ci, tato, że ja tu mogę dziś stać, zwiastować ciebie, Królu, którego doświadczyłem. I Twój Święty Duch żyje we mnie. I ja teraz pragnę i modlę się, Ojcze, aby ci ludzie doświadczyli tego samego. Aby w tych ludziach pojawiło się pragnienie zwiastowania Ewangelii w tym kraju. Ojcze, w imieniu Jezusa ja to ustanawiam, a ciebie, diable, związuję. Ja cię knebluję i oddzielam cię świętą krwią Jezusa. I ja mówię, że Polska należy do Jezusa. Do Jezusa! Śmierć nie musi nad tobą panować! Grzech nie musi nad tobą panować! Wystarczy w prosty sposób, że przyjdziesz do Jezusa! Ale kocham Go za to, że dał wolną wolę i to ty decydujesz i ty wybierasz, którą drogą będziesz szedł! Halleluja! Kochani, zapraszam was! Posłuchajcie historii, świadectw, ludzi, którzy też doświadczyli Jezusa. Którzy też doświadczyli Jezusa. Halleluja.